Znając ludzi, którzy do nas przychodzą, nazywając nas oszołomami i innymi, wie pan, epitetami, wystawiłem tablicę, gdzie napisałem: proszę o belgi, które znam i nie znam, pisać na, po tej stronie tablicy. I napisałem, jakie mają argumenty przeciwko, tak zwana większość, przeciwko nam, mniejszości ciemnogrodowi. I chciałem usłyszeć te argumenty, dlaczego krzyż ma tu stać lub nie stać. Więc zobaczył pan te argumenty napisane przez tak zwaną większość. I to wszystko. My to w tej chwili opublikowaliśmy w internecie, w Facebooku. I proszę pana, pokazujemy argumenty większości, tak zwanej większości. A czy liczy pan na to, że ta tablica, że tak powiem, będzie się jakoś rozrastać? W sensie, proszę? Że będzie się ta tablica rozrastać? W sensie, że tak, my zapraszamy wszystkim, dajmy naszym przeciwnikom potencjalnym, wie pan, przeciwnikom ciemnogrodu, dajemy, proszę pana, jak się nazywa, flamaster i każdy może sobie się wpisać pod naszym adresem, dlatego, że wie pan, już to słyszeliśmy tysiące razy, więc w tej chwili, wie pan, jesteśmy trochę zmęczeni i prosimy, że będziemy czytać po prostu. Lepiej czytać.